pojedynek Polska-Szkocja. Można obserwować, jak w konkurencji jazd parami pilnuje się swego bezpośredniego przeciwnika i współpracuje się z kolegą z zespołu. Olbrzymie zainteresowanie ósmym wyścigiem. Publiczność przeczuwała emocje i na stadion przybyło ponad 20 tysięcy widzów, z czego przynajmniej połowa na gale. Godzinami grzebać we wnętrznościach popsutego motoru. Nie wygrał startu Tomek Golob, ależ groźnie, no i bardzo niebezpieczny wypadek, ależ to fatalnie wyglądało. Tomek Golob wypadł po prostu za bandę. No niesamowita sprawa.